Siemano, pokażę solo kopiowanie. Ono tam już jest długo, działa. W sumie od dnia aktualizacji, czy tam dzień, czy dwa później. Potrzebujemy tak bazę. W bazie auto, które kopiujemy, baza musi być pełna. Obojętnie jakich pojazdów, byleby tam było auto, które kopiujemy. Garaż w biurze też musi być pełny. Mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów i tam auto na stratę. W bazie oprócz tego jeszcze Avengera z tym warsztatem samochodowym. Teraz wsiadamy do auta, które kopiujemy, klikamy strzałkę w lewo na krzyżaku, żeby wjechać do Avengera. Tu zmieniamy w aucie cokolwiek. Wycofujemy się z menu warsztatu, opuść Avengera. A najważniejsze w ogóle w glitchu, własne tablice iFruitowskie. Nie macie własnych tablic iFruitowskich, nie róbcie tego. Już kilka osób, był glitch ten łatwy, szybciutki taki w bazie, naczepali kopii z brudnymi blachami i limity. Dobra, wsiadamy do auta, dajemy gaz, wyjeżdżamy z bazy. Wysiadamy, menu interakcji, pojazd, zwróć pojazd osobisty i wzywamy z obojętnie jakiego garażu, obojętnie jaki tam samochód i wjeżdżamy nim do bazy, żeby zamienić je miejsca. Obojętnie, co wy tutaj wezwiecie, tylko bylebyście w bazie nie zamienili za Isika, którego kopiujecie, tylko za jakiś inny tam pojazd, nie? A tu deluxo za deluxo, no to co tam? Wzywam ze zwykłego garażu jakiś pojazd, wjeżdżam do bazy, potwierdzam, że baza jest pełna, zamieniam za inne auto, byle nie to, które chcę skopiować. Jest to solo, jest to łatwe. Może nie tak szybkie jak tamto pierwsze, ale poświęci tam 8-10 minut, jest kopia, no ale nie potrzeba nikogo do pomocy. Dobra, zamieniam za jakiś tam inny pojazd. Teraz wsiadamy z powrotem do auta, które kopiujemy i też klikamy strzałkę w lewo, żeby wjechać do Avengera, ale do Avengera powinno nas wciągnąć na piechotę, żeby nie mylić się ze strzałkami w lewo. Jestem na piechotę, udajemy się tam do przodu, do tych drzwi, klikamy wejść do kokpitu, nic się nie dzieje, nie wciągnęło nas do kokpitu, to za chwilę powinno wyrzucić nas do pustej bazy i z bazy po chwili też powinno nas wyrzucić na zewnątrz. Wyrzuci nas na zewnątrz i teraz wzywacie sobie no Sekuro, Surf, Buzarda, bo z Buzardem będziecie lecieć teraz do swojego biura. No i teraz, co najważniejsze, wzywacie z mobilnego centrum operacyjnego pojazd na stratę. Nieważne, no w moim przypadku mówię, tu są same Deluxa, no to ja używam Deluxo, bo z Frozen Money zrobiłem, wtedy moja kopia Easy będzie wynosiła 3 800 000, a nie tam bańkę 500 czy 1 700 000, czy tam ile, nie? Frozen Money nadal dostępny. Teraz tak, lecimy do swojego biura i tu będziemy potrzebowali auto uliczne, ale takie, które wjeżdża do garażu. Nie jakieś tam auto, które będzie pisało, że nie możesz nim wjechać, bo zostało zakupione, tylko jakiś pojazd ulicy, który wjeżdża do garażu. Miałem dwa do wyboru. Wpieprzyłem się akurat na auto od Simeona, zaraz była psiarnia, dwie gwiazdki pościgu, nagroda za głowę, piękny strzał, zasadzka policyjna normalnie. Nie, musicie wziąć takie auto, które rzeczywiście wjeżdża do garażu i wjeżdżacie, będziecie do tego swojego pełnego garażu w biurze. Wybieracie ten poziom garażu, komunikat, że garaż jest pełny, go potwierdzacie i na czarnym ekranie też możecie sobie raz jeszcze kliknąć A lub X, zależy jaka to platforma.
Po chwili powinno was wciągnąć z powrotem do waszej bazy. Czyli cyk, potwierdzam. Tu kliknąłem jeszcze raz, a mam menu wyboru samochodów i cofa mnie z powrotem do mojej bazy. Teraz już tylko wsiadamy do auta, które kopiujemy i tym razem nie strzałka w lewo, tylko w prawo. Żeby się z przyzwyczajenia nikt nie pomylił, tym razem klikamy strzałkę w prawo. Też zmieniamy w aucie cokolwiek. Kopia nasza jest. Nawet nie wiem. Albo w mobilnym, albo zostaje kopia tutaj w bazie. No mniejsza z tym. W mobilnym centrum operacyjnym było Deluxo, teraz wyjdę pokazać, wezwę je. Jest. Też Easy. Też na moich tablicach iFruitowskich. Co jest najważniejsze? No kopiowanie tych tablic wymaga wasze własne iFruitowskie. Żeby zrobić kolejne auto, najlepiej w bazie mieć pojazdy na stratę. Teraz z tym autem wjechać do bazy, zamienić go za auto na stratę i powtórzyć wszystko od nowa. Łatwe, długie, ale zawsze solo. Pozdrawiam, elo.